10:00 mam się dzisiaj stawić do sądu jako oskarżony w sprawie o przypisywane mi obrazy funkcjonariuszy na służbie, dwóch pań policjant i dwóch pań policjantek, niewiast i pana jednego, pana arkadiusza i pani Lucyny, pani Dominiki. Któraś to już jest rozprawa, więc sędzia już pewnie przybliża się, że czy od początku, czy już w jakiś sposób, już powinien był wiedzieć, jak ma zawyrokować, no bo to niezawisłość sądów niezawisłością, a ktoś tym wszystkim musi jakoś rządzić. Sądy są na służbie diabelskiego państwa, a diabelskie państwo polega też na tym, że daje ludziom w swoim zakresie wolność tomku w swoim domku. Jak taki pan sędzia, do niego tam idę właśnie, Rafał Parnawski, chodzi do sądu orzekać na dżinsy i bose sandały z bosymi nóżkami, to widać, że nie ma tam nikogo, kto by go zawołał bratku. A powaga sądu to gdzie? Tylko jest zostawione, że to jest twój fertelek, tym bardziej jak tam jest jakimś zastępcą kogoś od orzekania w sprawach karnych. No to już jakaś figura. Więc jest zostawiona pewna taka strefa, że tam sobie możesz kuć po swojemu, dopóki to się w jakiś sposób nie sprzeciwia czemuś większemu, czemu służy większy. No i w tej strefie każdy może według swoich tam zasad postępować, no więc ja tutaj, zanim się stawię przed sądem, to chciałem potwierdzić, że jak najbardziej trwam przy tym, że osoba pani Lucyny, pani Dominiki, pana Arkadiusza uczyni te rzeczy, które słusznie określałem w przypadku pani Dominiki, że stoi jak ladacznica, że posługuje się bezwstydem, pani Lucyny, że sposób, jaki tam wobec nas, wobec mnie interweniowała dwa razy przed sądem, uprawniał, żeby przyłożyć to skojarzenie, które gdzieś tam z wojska pamiętałem, a to przecież wiele lat minęło, no ale to nic, co człowiek przeżył, jeżeli przeżył się w jakiś sposób, nie, odkłada się gdzieś, skąd mamy traumy wojenne, to nie jest przypadek traumy, tylko zapamiętanego przeżycia. To Izrael żył, że pamięta Izraelu. Na pokolenia. No to pamiętałem, że skojarzenia mężczyzn, moich kolegów żołnierzy, jakby widzieli kobietę, która się zachowała na sposób pani policjant, pani Lucyny, że to jest córa pułku. Ona była wierna, tylko oni się zmieniali, że nie musiała tych rzeczy robić i pewnie nie robiła, daj Boże, nigdy w życiu. Natomiast zachowuje się na sposób taki, że innym daje prawo na ten sposób myśleć, a to jest bezwstyd, to jest grzech. I ksiądz ten grzech napełniał, napomniał w odniesieniu do konkretnej osoby. Podobnie pan Arkadiusz Wędzonka, no jako policjant musi przynależeć do rodzaju homo sapiens, ludzi. A człowiek to jest istota animas rationale, osoba rozumna. Więc jak psu założysz kaganiec, czy pełny, czy metalowy, czy skórzany, to pierwsza reakcja tego psa jest, że próbuje sobie ten kaganiec zdjąć. Jeżeli człowiekowi na nieuprawniony sposób każe się zakładać maski, to człowiek to chce zdjąć. A przynajmniej jeżeli zakłada, to nie usprawiedliwia powodu jego noszenia, jeżeli takiego powodu nie ma. No to pies by miał większy rozum, jak pan Arkadiusz Wędzonka, policjant, który do dzisiaj będzie bronił, że jako policjant dał sobie, jako odważny mężczyzna, policjant dał założyć szmatę na buzię, najpierw komin, potem szmatę, nosić to i to jeszcze na to by można się zgodzić. Tylko na jaki sposób to usprawiedliwia w swojej głowie, usprawiedliwia prosto, jest rozkaz. No to dlatego słusznie chyba niektórzy mówili i myślą, że policjant to nie jest zawód, tylko to jest charakter.
Ktoś jest gotowy nieustannie do zabijania swojego sumienia, dlatego że raz już je zabił. Pytanie jest, dla jakiej racji, dla jakiego celu. No i wreszcie też chcę z tej ambony potwierdzić, że słusznie mówiłem o panu sędziu Parnawskim, a pewnie nie jego to tylko dotyczy, że jest zwykłym obłudnikiem i faryzeuszem. Zwykłym obłudnikiem i faryzeuszem, jeżeli jest w stanie dopuszczać w sądzie bezwstyd. Bezwstyd. Pani, która będzie tam odgrywała rolę raz cnotki, raz kurtyzany, raz nie wiadomo kogo, bo to i pani Lucyna, i ta pani Dominika, będzie przychodzić z dekoltem na ten sposób, wywierając presję na mężczyźnie, może być też chcąc na mnie wywrzeć. I on nie będzie bronił majestatu sądu, tylko będzie pana w tym czasie skazywał na wyrzucenie z sali sądowej 1500 zł grzywny za to, że pan se nosi komin na szyi jak szalik, przypominając sędziom, że jesteście zwykłymi łajdakami, boście orzekali o karach wobec nas, o karach i dyscyplinowali za założenie maski czy tam czegoś, podczas gdy wcześniej policja nosiła kominy, po później maski, no to se nosi to, żebyś pamiętał o tym. Jeden, drugi, trzeci. Kim jesteście? W majestacie Polski, Rzeczpospolitej Ludowej, która funkcjonuje jako państwo diabelskie. Kim jesteście? Proszę? Już nie ludowe, no to inne. Polskiej globalistycznej. Nad panem nie wytrzymał w sądzie pan, jak się nazywał sędzia? Szymański? Jak mu pan założył maskę Pegas, żeby pokazać, że się chroni przed nad całego, skoro sędzia jest w stanie wykorzystywać swój urząd, niech pan założy maskę, bo miał założoną maskę z nosa spuszczoną, to go sędzia dyscyplinował, że ma na nos przylegać. No to pan założył maskę Pegas. Sędzia wdusił guziczek, czterech policjantów przyszło i na 3 dni do paki pan poszedł. A co później pan owy? Później pan owy świadczy pewną grzeczność, której by normalnie być może nie świadczył. Bo wie, że niesie na swoim sumieniu ulegnięcie grzechowi. I tak byśmy mogli mnożyć przypadki. Mnożyć przypadki. Kobieta, która ulega bezwstydowi, będzie później udawać cnotkę. Dzisiaj jest możliwe, że pani Lucyna, jak do sądu pójdzie, to się tak zabuduje, jeszcze sobie 2 warkocze zrobi, jak z 8 klasy. Nie wiem, czy tak będzie, ale tak może być. Czego się pan sędzia Parnawski ma ode mnie bać? Czego? Gróźb karalny, grożenie piekłem nie jest groźbą karalną. A żadna inna nie istnieje. Bóg widzi, na sądzie ostatecznym mu pokaże konsekwencje i co ważne, pokaże mu konsekwencje jego działań do końca świata. Co z jego decyzji wyszło?